Siema, elo, witam was bardzo serdecznie. Może kiedyś w przyszłości nauczę się, żeby korzystać z OBS-a, kiedy już zaczynam nagrywać, także postaram się. Wiem, że miałem to już zrobić dawno temu. Ostatnio, oczywiście, co robiliśmy, a to zaskoczę was, bo robiliśmy to samo, co robiliśmy już x lat temu, znaczy x lat temu, x razy temu. Gramy w Dark Souls w Valhalla i jest beznadziejnie i denerwuje mnie to wszystko, ale non stop i tak cały czas brnę się do przodu. Powiem wam tak, każdy raz kiedy zdobywam więcej wspomnień, dobra, może tak po kolei. Jeśli chcielibyście wiedzieć, to jesteśmy w Valhalli. I w tej Valhalli jest taki mod, który jest integralną rzeczą do DLC Świt Ragnaroku. Gdzie takowego świtu Ragnaroku oczywiście nie ukończyłem jeszcze, ale jest tutaj taka dziwna rzecz, że udajemy się do, jako Odyn, Eivor, do, kurwa, krainy Hel. I mamy odnaleźć naszego Sona. Prawie mi się pomyliła. No i generalnie jakby cały czas mamy, no, te same, mamy nowe przedmioty. Super. Lubię takie umiejętności, ale czy one są przydatne? Nie mam pojęcia. Muszę zdobyć za tym podejściem. A, jak coś to jest trzecia kraina, bo pierwsza to jest tam... Boże, Jotunheim. Dobra, może powiedzmy bardziej łopatologicznie. Pierwsza kraina to jest śnieg, druga to jest piekło, a trzecia to jest bagno, bo więc tak prosto mówiąc. Oczywiście, że to ma tyle nieco do 9 światów, a raczej powinno mieć. Nie wiem, nieważne, no co ja. Mitologię czytałem, oczywiście czytałem. Kurwa! Ja w ogóle mam cały czas podstawowe przedmioty, które zdobyłem. Nie mam żadnych nowych. Nic nie mam. I mam nadzieję, że... łuk drapieżcy legend. Kurwa, no... Wiem, że to nie jest rozsądne jakby posiadanie łuku drapieżcy, bo nie jest dobry. Ale czy chcę... Kurde, nie miałem nic. Dobra, nie wiem, no wziąłem to, no, podkusiło mnie to. Zauważyłem, że... Patrzcie, teraz mamy strzał 16 tylko. I jakby to jest strasznie wolne korzystanie z tego. Dobra, będę tego prawdopodobnie żałował. Generalnie łuk ogólnie... pojęty myśliwski, moim zdaniem, że jest najlepszy, nawet już nie mówię tutaj. Prawdopodobnie będę tego żałował. No ale jolo. Jesteśmy bardzo nastawieni za tym podejściem, widzę. Kurwo! Trzeba było ten mieczyk brać. Dobra, nasz setup wygląda sensownie, ale ten łuk mi się już nie podoba. Już żałuję. Głupio, jakbym musiał go wymieniać. Dobra, mogę zdobyć więcej zdrowia. Widzę, że już HP nie mam za dużo.
Czy ja chcę więcej run? Ile mógł w ogóle mieć run? Run więcej mieć nie mogę. Chyba. Nie wiem. Nie wiem, czy jest limit, nie mam pojęcia. Takiego cichego zabijania to jest akurat spoko, no ale... To tyle. Mod. Spójrzmy. Nie no, my mamy nie, unlimited widzę. Łask. No nie mam czegoś takiego, że po prostu ich już nie zdobywam. To zdobywam je cały czas. Raz miałem ten młotek Tora i tym młotkiem Tora pamiętam, że damage robiliśmy dosyć spory i wtedy właśnie miałem takie podejście, że prawie zabiłem tego smoka. Z tym podejściem też powinienem mieć dużo tych wspomnień całych śmiesznych. Gniew Tora. Trunująca strzała, pewnie, że tak. Wyszło ok. Tylko właśnie jak ja będę z tym jadowitym super smokiem walczył, to ja nie dość, że będę miał mało strzał, to już po prostu widzicie taka jedna poprzednia decyzja. Jestem greedy i ona widzę, że już po prostu spowoduje, że do dupy. Wcześniej na przykład miałem słaby setup, no bo miałem słaby setup. Przed chwilą byłem dopiero pierwszy przedmiot, który go zmienił i jak się okazuje, zepsuł mi go. Nie wiem, czy po prostu, jeśli nie będzie zaraz opcji kupienia łuku sobie, to sobie po prostu nie kupię i nie naprawię może w ten sposób tego podejścia. Nie wiem, nie mam pojęcia, co mam robić na tym smoku. Nie mam totalnie pojęcia, z tym smokiem nigdy nie wygrałem. I czy czuję się na siłach, żeby z nim wygrać? Prawdopodobnie nie i prawdopodobnie kiedy będę szedł następnym razem też nie będę się czuł w ogóle. To jest wszystko takie koło nienawiści po prostu pieprzone, no. Gra w Valhalle. Fajna gra. Polecam ta. Już nie ma.
wspomnienia. Dobra, przynajmniej sporo wspomnień będzie. Ale już zaraz zbliżamy się. Nazwę to po prostu jeden błąd. Mogę u merchanta sobie generalnie kupić, no ale nie wiem. Jeśli ten na przykład będzie miał resisty na porażenie, bo generalnie bonusy, które mi generuje ten łuk, o to mi chodzi. Przez te twoje strzały efektem porażenia. Jakby nie widzę potęgi tego teraz. Jakby to wszystko jest na papierze, no i jest na papierze. Wyobrażenia zostawia to duże. Nie. Dobra, mamy tego Sfinksa. Nie wiem, czy naprawdę nie będę musiał wywalić tego łuku i kupić sobie jakiegoś podstawowego, bo u merchanta myślę, że za 300 monet, 400 monet jestem w stanie coś takiego sobie kupić, bo nie będę miał z czego strzelać, a melee ja nie dam rady. Już są problemy. No, 3 strzały mam. No nie ma takiej opcji, nie ma tego w sprzedaży. No i jestem w dupie. Nie mam strzał. Jak czasem jest przesyt i dają aż za dużo, to teraz nie mam ich w ogóle. Z 3 strzałami to wiecie co mogę zrobić? W dupę je wsadzić. Nie ma nawet takiej opcji, że tutaj wygram. Jak wygram, to się zdziwię i nie wiem, znikam z tego kanału. Znikam mi już na tym kanale, mnie po prostu nie będzie, nie wiem. No, tu jest parę strzał. Zawsze spoko, naprawdę. Prawda. Daje mi to jakieś cień szansy, żebym spierdolił z tego kanału. Mamy 9 strzał. Wobec czego. Ale nie wierzę, że dam radę. Smok Hoverski. Ja nie wiem, czy on ma wrażliwość na truciznę. A, akurat na ogień ma. Super. Tu na drapieżce daje radę. Póki mam strzały. Chwilę mu zabieram tego HP.
czy ja widzę realne szanse? Kurwa, widzę. Mam sporo HP też. Nie mam eksplodującej strzały. Aha. Co, zaraz mi się skończą strzały, czy one się będą respić? To jest ważne. Bardzo ważne. Wejdzie mi za dobrze. Okazuje się, że ten jeden błąd to nie będzie błąd wcale. Są rączki, a potem będzie miał jeszcze drugie tyle. Nie ma szans, jestem pesymistycznie nastawiony. No mele tutaj na przykład nie da rady walczyć z nim. Łapki, łapki, łapki. Drugi raz jeszcze. Tylko, że to nie jest tylko. Bo on będzie miał jakieś super zdolności teraz. Popieprzone. Wszystko jest pojebane po prostu. Pasiorem. Ach.
problemy są takie, że strzał nie mam, ale mamy rezisty jakieś duże. Błyskawice byłyby lepsze. Wspomniałem, że w ogóle mogę biegać. Ja chyba się... Ej, czemu straciłem strzały wszystkie? Czemu ja wszystkie strzały straciłem? To 11 HP. Na się strzał mamy. Laser pieprzony. Thank you.
Ja wypierdalam z YouTube'a. Kurwa, udało mi się. Koniec.